Muzyka, teatr, taniec, plastyka, rytmika, balet. Zajęć w przedszkolu czasem więcej niż przedszkolaków. A przed rodzicami trudny wybór. Dziecko ma dużo energii, dziecko ma dużo siły i chęci poznawania świata. Samo ten świat chce dotknąć, chce powąchać, chce obejrzeć. I stworzyć na swój własny sposób. Zobaczcie. Nawet jeśli ma się tylko 3 lata. Zajęcia plastyczne pozwalają maluchowi eksperymentować, działać swobodnie i spontanicznie. A co najważniejsze, mają ogromny wpływ na jego rozwój umysłowy i emocjonalny. Do muzyki maluchów nie trzeba przekonywać. Rozwój muzyczny, zwłaszcza w wieku przedszkolnym i nabyte wtedy umiejętności, będą procentowały przez całe życie. Warto dlatego, że jest to uwrażliwienie na świat, który nas otacza. Warto, bo dziecko łatwiej uczy się w szkole innych przedmiotów. Warto dlatego, że jest to ogromna radość dla takiego malucha. Dobrej zabawy maluchowi dostarczy też przedszkolny teatr. Ale nie tylko zabawy, bo takie zajęcia uspołeczniają i wyzwalają twórczą ekspresję przedszkolaka. Podobnie jak taniec. Uczy doskonałej koordynacji ciała, uczy poprawnej postawy, uczy pewnych, bardzo oczywiście podstawowych zasad savoir-vivre. Bardzo często to pomaga dziecku w otwartości na ludzi, w otwartości na nowe kontakty. A te w przyszłości na pewno zaprocentują. Nasze dziecko powinno śmiało wyginać ciało i śmiało wyginać umysł, ale my, rodzice, musimy w tym pomóc. Jak to zrobić? Będziemy rozmawiać o tym z Anią Dzierżawską, która jest psychologiem i częstym naszym gościem. Witamy cię serdecznie. Oraz z Agnieszką Olszewską, która jest dyrektorem polsko-angielskiego przedszkola artystycznego Magic Fish, czyli magiczna rybka po polsku. Rybka. To zapytajmy może Agnieszki na początek. W jaki sposób ty pobudzasz kreatywność, wyłuskujesz talent, doświetlasz talent twoich podopiecznych? Ja uważam, że każde dziecko jest utalentowane, zdolne, kreatywne i twórcze z natury. Więc należy tą kreatywność i twórczość, tą jakby wspaniałą umiejętność po prostu rozwijać, pielęgnować w każdym dziecku. Bo jakże ważne jest to właśnie, żeby dzieci w sposób twórczy i kreatywny wyrażały swoje emocje i właśnie w taki sposób uwrażliwiały się na świat. A skąd wiedzieć, który talent w naszym dziecku jest dominujący? Trzeba mu chyba stworzyć warunki, żeby ono mogło nam to objawić, prawda? Tak, jak oczywiście trzeba dziecku przede wszystkim stworzyć odpowiednie warunki materialne i emocjonalne do tego, aby dzieci odkrywały te swoje talenty w sobie. Każde dziecko jest, nie ma czegoś takiego, że dziecko w wieku przedszkolnym już wie, co chce w życiu robić, prawda? Tylko trzeba to w odpowiedni sposób zmotywować je do tego, do działania twórczego, aby odkryć pewien talent w nim. Aniu, Agnieszka dała szansę dzieciom w swoim artystycznym przedszkolu. Różne Magic macie. Fish. Magic Fish. A co jesteś cały? To jest magiczna rybka po polsku. Która spełnia dziecięce marzenie. Tak. Oczywiście, złota rybka ciach. Wiele możliwości mają tam dzieci i mogą znaleźć to, co je najbardziej pasjonuje. I jak my powinniśmy wspierać, my rodzice, dzieci w takim rozwoju? Bo tu jest już w rękach to wszystko. Tak, ale po pierwsze, my jako rodzice jesteśmy najlepszymi specjalistami od własnego dziecka. A druga rzecz jest taka, że my w domu też mamy masę możliwości do tego, żeby nasze dziecko mogło eksperymentować, być może jeszcze nie ze sztuką, ale z kreatywnością. To, co ja mam przekonanie, w wychowaniu artystycznym jest najważniejsze, to umiejętność przekraczania granic, takich, które oczywiście ciągle mieszczą się w granicach bezpieczeństwa, ale pokazują naszemu dziecku, że pewne problemy można rozwiązywać inaczej, że malować można nie tylko pędzlem, ale i palcem, ale również można malować na przykład makaronem, że wieczko od słoika może stać się pięknym medalionem albo bombką na choinkę. Chodzi o to, żeby spróbować spojrzeć na rzeczywistość w zupełnie inny sposób. I dzięki... A my mówimy często, Aniu, Marcinku, nie rysuj po ścianie. Dokładnie. Mamusia ci dobrze jest zrobić miejsce na ścianie, na którym dziecko może rysować, właśnie, wyznaczyć mu granice. Dobrze jest razem z dzieckiem usiąść na dywanie i pokazać, że można tak naprawdę z czegoś, co wydaje nam się nieużyteczne, niepotrzebne i zupełnie nieartystyczne, stworzyć coś, co stanie się w naszym domu dziełem sztuki, ponieważ wkładamy w niego pasję, bo w tym rozwoju artystycznym to właśnie ta wewnętrzna energia jest taka bardzo ważna. Jak ważna, Aniu, jest nasza pasja, którą mamy, bo świecimy my przykładem. No właśnie. Mamy jakieś swoje pasje. Jak na
przychodzi do domu, rozkłada gazetę i tylko tym się zajmuje na twarzy albo siada przed telewizorem, to dziecko dostaje taki przykład łe. No tak, a dziecko artystycznie próbuje z tej gazety zrobić kulkę, którą można trafiać do celu, albo ulepić bałwana, póki jeszcze nie ma śniegu, bądź też przed telewizorem i przed nosem taty próbuje zatańczyć i pokazać, tutaj jestem. A tata no, nie przeszkadza i dziecko podcina skrzydła. No tak, i to są te ramy, które my nakładamy, niewątpliwie bardzo ważne, bo porządek w domu jest istotny w naszym systemie rodzinnym. Ważne jest, żeby poprowadzić dziecko w ten świat, który jest pełen niespodzianek i pełen takich rozwiązań, które na pierwszy rzut oka wydają nam się niemożliwe do rozwiązania, do zrealizowania. Warto szukać i modelować, bo to, o czym Dorota powiedziałaś, to my pokazujemy naszemu dziecku tą drogę w życiu. I jeżeli my w sobie jako rodzice przełamiemy tą obawę przed byciem czasami śmiesznym, przed byciem nieudolnym, przed koniecznością zmieszczenia się w pewne stereotypy, które nam niewątpliwie świat porządkują, no to jeśli tego nie ma, to okazuje się, że temu naszemu dziecku jest dużo trudniej. A dziecko musi eksperymentować, musi próbować. O, chodź dziecko, ja cię uczyć każę teraz. Agnieszko, gratulujemy ci pomysłu. Bardzo panią dziękujemy bardzo za dziękujemy. Spotkanie. Dziękujemy bardzo. Będę cię uczył tego, jak można zająć sobie kreatywnie czas podczas przerwy. Dobrze, tatusiu. Mam pomysł. Kulki sobie robimy.